A ja przekazuję mikrofon panu profesorowi Wiesławowi Biniędzie. Tak, chyba działa. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałem najpierw podziękować mojemu koledze doktorowi Nowaczykowi i powiedzieć, że cieszę się, że jest w pełnym zdrowiu, bo kiedy wróciliśmy z Brukseli, bardzo zachorował. Musiał być zabrany do szpitala, stracił przytomność. Dzięki Bogu i najlepszemu szpitalowi Johns Hopkins lekarze powiedzieli, że go przywrócili z tamtej strony. Także to nie był żart. A on właśnie odkrywa te najbardziej istotne elementy, które dzisiaj właśnie państwu pokazał. My oczywiście współpracujemy bardzo blisko ze sobą i jak to można powiedzieć, dochodzimy do sytuacji, kiedy jak jeden z nas zacznie zdanie, to drugi może je skończyć. Nie będę się przedstawiał, ponieważ już państwo mnie na pewno znacie z poprzedniej prezentacji. Może jednak tamten mikrofon przerywał, to użyję drugi. Zacznę od razu mówić na temat, który na pewno państwo najbardziej interesuje. Chciałem powiedzieć, że załoga i pasażerowie samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku mieli wielkiego pecha. Wszyscy zginęli. W sytuacjach wypadków samolotowych, katastrof samolotowych, rzadko tak jest, że wszyscy giną. W tym na przykład przypadku samolot wylądował do góry nogami, do góry kołami. I wszyscy przeżyli, 31 osób było rannych. Następne, proszę. Tutaj samolot Tu-154M wylądował w lesie, rozpadł się na części. Wszyscy przeżyli, 83 osoby były ranne. W tym wypadku samolot też Tu-154 uderzył lewym skrzydłem w twardą, betonową czy stalową zaporę. I ta zapora urwała mu całe skrzydło, łącznie z częścią kadłuba, ale nie złamała tego skrzydła. Czyli to skrzydło jest tak mocne, że raczej wyrwie się z tego kadłuba, niż złamie gdzieś po środku. No ale co stało się z tym samolotem? To jest właśnie ta mapa, o której pan doktor Nowaczyk wspominał. Popatrzmy powoli na plan sytuacyjny z lotu ptaka, z satelity. Ta czarna linia pokazuje lot samolotu Tu-154, jego oś lotu. Ta biała linia to jest linia, na której powinien być. Pamiętamy, że był naprowadzany, że jest na ścieżce i na kursie. Nie był ani na ścieżce, ani na kursie. Tu jest brzoza, która miała urwać to skrzydło po lewej stronie samolotu i to skrzydło zostało znalezione w tym miejscu 111 metrów pomiędzy linią zieloną i białą. Popatrzywszy na tą krzywą, to jest trajektoria pionowa wyznaczona przez raport MAC. Tu jest wysokość około 6 metrów, gdzie podobno ten samolot uderzył w drzewo.
Następnie ta krzywa widzimy, że schodzi do dołu, a grunt nieco się podnosi, czyli gdzieś tutaj w tym miejscu ta wysokość może mieć około 2 metrów, może 1,5. I to jest wysokość do skrzydeł tego samolotu. A niżej przecież jest jeszcze kadłub, są koła wypuszczone. Czyli w tym sytuacji, w tym miejscu gdzieś, ten samolot już musi jechać po ziemi. Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na ten obszar, właśnie gdzie ten samolot tak nisko w zasadzie jedzie po ziemi, to tutaj widać na tym zdjęciu satelitarnym zieloną plamę, która po prostu jest lasem, są drzewami, krzakami. Gdyby ten samolot oczywiście jechał tak nisko, no to musiałby wyciąć przesiekę, no bo to jest rozmiar tych skrzydeł, czyli gdzieś od tego miejsca do tego, symetrycznie względem tych czarnej linii, powinna być wygolona plama. No oczywiście widzimy, że te drzewa świetnie się mają, rosną sobie bez problemu, problematycznie. Wróćmy znowu do tej trajektorii pionowej. Zgodnie z Makiem samolot już nie ma 1/3 skrzydła, ale gdzieś w tym miejscu zdecyduje się do gwałtownego wzlotu do góry. Jeżeli samolot leci 80 metrów na sekundę, to znaczy między tą linią a tą to jest mniej więcej około trochę więcej jak 1 sekunda czasu. Jeżeli samolot potrafi zmienić swoją prędkość, to znaczy, że musi wzbudzić przyspieszenie. Przyspieszenia są to zmiana prędkości w stosunku czasu. Jeżeli to jest 1 sekunda, to obszar zmiany tej prędkości musi być ułamkiem sekundy. Zmiana prędkości podzielić na bardzo mały czas. Liczba będzie duża, bo jak mamy normalny zmianę prędkości, załóżmy kilka od minus do plus, załóżmy kilka metrów na sekundę, a dzielimy na bardzo mały ułamek, to wynik wychodzi większy oczywiście od tego, co było widoczynie. Z łatwych obliczeń wynika z tego, że w tym miejscu i w tym miejscu przyspieszenia, tak zwane przeciążenia, powinny być około od 5 do 8 g. To znaczy, że samolot jest przeciążony, jego waga zwiększa się 5 do 8 razy swojego ciężaru. Samoloty oczywiście, które ważą 100 ton, takich przyspieszeń w ogóle nie są w stanie osiągnąć, nawet gdyby miały wszystkie skrzydła i pełną moc silników. One mogą osiągnąć 1,5 g i już pasażerowie raczej by źle się czuli, załóżmy. Bardzo się źle się czuli. Przy takich przyspieszeniach, gdyby nie mieli przypasanych pasów, to by już byli przylepieni do sufitu po prostu. Albo bardzo wgnieceni w podłogę. To jest absolutnie nierealne. Nawet samoloty wojskowe nie są w stanie takich przyspieszeń osiągnąć, bo pilot by stracił przytomność, po prostu krew by odpłynęła z mózgu. No ale ten samolot, zgodnie z trajektorią Maku, był w stanie to osiągnąć. Tylko możemy się zapytać, dlaczego on podskoczył raz, a potem leciał trochę poziomo, żeby podskoczyć znowu drugi raz. No, ta wysokość tego pierwszego podskoku nie jest wystarczająca, żeby się móc obrócić do góry nogami, do góry kołami. Gdyby w tym miejscu się miał obracać, no to by musiał częścią tego kikuta już jechać w ziemi, w środku ziemi. No ale to nie było prawidłowe miejsce na rozbicie się tego samolotu, więc zrobiliśmy podskok jeszcze jeden i teraz już możemy obracać ten samolot, żeby się mógł wygodnie rozbić o ziemię. Chciałem również powiedzieć o tej krzywej czarnej. To jest właśnie ta krzywa, która została wyznaczona przez doktora Nowaczyka na podstawie pomiarów TAFSA. Zgodnie z tym pomiarem
Samolot leci dużo spokojniejszym lotem. Jest to bardziej realna sytuacja, ponieważ 100-tonowy, jak mówiłem, samolot nie może gwałtownych robić podskoków. Ta krzywa wygląda w mojej ocenie bardziej prawidłowo. Ta krzywa również jest, leci powyżej tego drzewa, tej naszej brzozy. Także jeżeli ta krzywa jest prawidłowa, to znaczy, że samolot nigdy w żadną brzozę nawet nie miał szans uderzyć. To jest ten TAFS-38, czyli krytyczny punkt, w którym dr Szyladziński określił pierwszy wybuch. Jest to wytłumaczone tym, że samolot, który leci po tej linii, nagle gwałtownie zmienia swój kurs. Samolot nie jest w stanie sam z siebie zmienić tak gwałtownie kursu. Może tylko zmienić, jeżeli bardzo duża doza energii zostanie mu dostarczona i pchnie go po prostu gwałtownie w drugą stronę. Tu jest miejsce, gdzie zasilanie do wszystkich komputerów zostało utracone, gdzie dr Szyladziński tłumaczy drugim wybuchem i rozpadem całego samolotu. Tutaj gdzieś w tym rejonie jest obszar rozpadu wszystkich fragmentów samolotu, który nie pokazujemy na tym zdjęciu. Ja zapytałem się oczywiście w tym pytaniu po angielsku, powiem po polsku, czy to jest możliwe, że samolot, kiedy uderzy brzozę o grubości 30 do 40 cm, jak określane jest w raporcie Maku, może utracić swoje skrzydło. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, podszedłem do tego problemu naukowo. Ponieważ od ponad 10 lat jestem w konsorcjum lotniczym, który rozwija specjalny program do celów analizy uderzeń wysokiej energii. Ten program został testowany i szczęśliwie wykorzystany do analizy katastrofy na przykład wahadłowca Columbia. I ten właśnie program jako współautor postanowiłem użyć do weryfikacji jednego z punktów, jaki był przekazany nam w raporcie Maku. No i żeby na to odpowiedzieć, to zbudowałem model samolotu, ale oczywiście najwięcej wysiłku i uwagi zwróciłem na skrzydło. To jest skrzydło samolotu. W samolocie w skrzydle są trzy, w tym widzimy trzy dźwigary. Dźwigary to są takie podłużne belki, które są odpowiedzialne praktycznie za utrzymanie ciężaru tego samolotu. Kiedy konstruktor konstruuje samolot, no to musi wiedzieć, na jaki ciężar ten samolot jest przeznaczony. W tym wypadku, załóżmy, jest przeznaczony na 110 ton. To jest tak zwana jego masa statyczna, ciężar statyczny. No ale oczywiście to jest samolot, to jest struktura, która lata w powietrzu, zachowuje się dynamicznie, więc konstruktorzy muszą dodać pewien dynamiczne obciążenie przez mnożenie tego statycznego ciężaru, tej masy, przez tak zwane przeciążenie, czyli właśnie ten współczynnik większy od jedności G. To zależy od konstrukcji. Okay? Potem oczywiście te dynamiczne obciążenia i statyczne to jest jeszcze za mało, bo konstruktorzy chcą mieć tak zwany margines bezpieczeństwa. Różne firmy zakładają i różne marginesy bezpieczeństwa, ale konsultowałem się z głównym inżynierem Boeinga, który konstruował bardzo podobny samolot Boeing 727, pan Barczyński. I on tłumaczył mi, że ten samolot, który jest bardzo bliską kopią, niemniej jednak jest skonstruowany dużo bardziej solidnie, ponieważ konstruktorzy rosyjscy musieli założyć nie tak dokładną, tak dokładne osiągnięcia precyzyjne technologów,
Po prostu materiały w Rosji nie są tak dokładnie wyprodukowane, jakie mogą być wyprodukowane na Zachodzie. Dlatego też konstruktorzy, biorąc to pod uwagę, rozszerzają, powiększają tak zwany margines bezpieczeństwa. Efektem tego marginesu bezpieczeństwa jest to, że na przykład Boeing 727 ma dwa dźwigary, a samolot Tu-154M ma jeszcze dodatkowy, środkowy dźwigar, który wzmacnia to skrzydło znacznie, czyli te 30%, załóżmy, jest powiększona jego moc. Tu są tak zwane żebra, no i inne części skrzydła, o których nie będziemy teraz mówić. Takie dźwigary wyglądają w przekroju poprzecznym w ten sposób i inżynierowie oczywiście rozumieją, że to są belki, które są odpowiedzialne na zginanie, żeby te skrzydła były po prostu sztywne, żeby mogły utrzymać, lekkie również, ale żeby mogły utrzymać ten ciężar. Następny, proszę. Żeby mój model matematycznego samolotu, tego skrzydła, nie był zbyt silny, to nie użyłem tych części, które tutaj pokazuję w środku. To są tak zwane stringers, czyli takie elementy, cełowniki, które są przyczepione do od środka skrzydła, przynitowane, żeby usztywnić to skrzydło. Stwierdziłem, że lepiej moje skrzydło, żeby było słabsze niż w tym samolocie, żebym mógł zwiększyć margines pewności swoich obliczeń. Proszę o następny. No oczywiście w następnym kroku musiałem zrobić również model drzewa, no to jest prosty model, chodziło tylko o wymyślenie parametrów tego drzewa. No więc zrobiliśmy oczywiście eksperyment, ale również znaleźliśmy w literaturze. Kiedy pierwszy raz miałem okazję pokazywać ten symulację do zespołu parlamentarnego, to zostało opublikowane, ponieważ wszystkie moje wyniki są na stronach internetowych, nie mam nic do ukrycia, wszystko jest podane od A do Z. Dostałem bardzo dużo e-maili z różnych stron świata i z Polski również, i część z tych e-maili mówiła: no nie, to jest amerykańska brzoza, dlatego taka słaba, te rosyjskie to są mocniejsze. No więc przyjąłem oczywiście mocniejszą jeszcze brzozę i powtórzyłem obliczenia. Zresztą wyniki nie zmieniły się prawie nic. A tu jest miejsce, z którego można odnaleźć materiały, czyli parametry materiałowe, to jest rosyjska strona, tego aluminium, z którego ten samolot jest zrobiony. A model matematyczny metodą elementów skończonych, tej struktury wewnętrznej skrzydła wygląda w ten sposób, to są te trzy dźwigary, to są żebra. Żeby po zrobieniu tych modeli upewnić się, że mój model dobrze się zachowuje, zrobiliśmy eksperyment. Wyprodukowaliśmy kawałek skrzydła tego samolotu, tę krawędź przednią. Następny, proszę. I poddaliśmy obciążeniu dynamicznym, czyli po prostu strzeliliśmy z takiego działa gazowego, który mamy w naszym laboratorium, z prędkością taką samą, jak samolot może odczuwać w czasie lotu. Strzeliliśmy oczywiście z taką malutką galaretką, żeby zobaczyć tak zwane odkształcenia plastyczne. To jest eksperyment, to jest symulacja tego eksperymentu. Tutaj jest pokazane odkształcenie i odkształcenie eksperymentalne i numeryczne co do milimetra pasują dokładnie co do siebie. Drugim eksperymentem, jakim się posłużyliśmy dla weryfikacji naszego modelu, był eksperyment zrobiony przez NASA Langley, w którym naukowcy amerykańscy zbudowali podobny wymiarowo kadłub, kawałek kadłuba, włożyli tam manekiny, dużo różnych czujników, rzucili go z wysokości o ziemię i tak wygląda niszczenie podłogi w tej części dolnej tego kadłuba w różnych czasach. To jest model, jaki NASA zrobiła, a to jest nasz model, który pokazał nam, że nasz model również dobrze odzwierciedla zachowanie się kadłuba. Następny proszę.
Jeżeli chodzi o drzewo, no, bo jest ciekawym porównać właśnie eksperyment drzewa tej brzozy z modelem numer 1, modelem numer 2 matematycznym. Takim, żebyśmy sobie uzmysłowili, że brzoza matematyczna na przykład w porównaniu z brzozą autentyczną, czyli eksperymentem, ta brzoza autentyczna się pęka przy obciążeniu trochę ponad 2000 newtonów. A newton to jest jednostka siły. 1/10 kilograma. Widzę, mamy eksperta. Dziękuję. Brzoza matematyczna łamie się w tym samym czasie około 9000 newtonów. Czyli porównując te dwie brzozy, widzimy, że brzoza matematyczna, nawet ta słabsza, jest 4 razy mocniejsza od brzozy rzeczywistej. Oczywiście brzozy amerykańskiej, no bo ja nie mam tej rosyjskiej. Prosiłem kolegów w Rosji, żeby przysłali mi trochę tej brzozy, ale do tej pory nie dostałem. Następny, proszę. No i ponieważ jeszcze w raportach Mack i Millera tak naprawdę nie wiadomo, na czym polegać, te wszystkie informacje są takie mało precyzyjne, nazwijmy, więc postanowiłem obliczenia tak zwanego eksperymentu wirtualnego zrobić dla pewnej zakresu prędkości, zakresu położenia samolotu, uderzenia w skrzydło i tak dalej, te wszystkie parametry, które dadzą mi całą gamę, że tak powiem, możliwości, czy jest gdzieś jakaś słabsza sytuacja, czy one wszystkie mi dadzą takie same wyniki. Następny, proszę. W następnym etapie, kiedy już mamy model samolotu i mamy model drzewa, to trzeba dodać siły. No, oczywiście samolot podlega siłom aerodynamicznym, czyli ciśnieniom powietrza, ponieważ jest w ruchu w szybkiej prędkości. Tą część zrobiliśmy razem z kolegą, profesorem Brownem, który jest dystyngowanym profesorem w dziedzinie aerodynamiki. On obliczył to wszystko za pomocą programu CFX. Przekazał mi te informacje rozkładu ciśnień i następne, proszę, myśmy to przełożyli na skrzydła, na górną część i na dolną część tego skrzydła. Następne, proszę. Teraz zobaczycie Państwo właśnie symulację tego samolotu. To jest brzoza, to jest samolot, to jest lewe skrzydło, tu jest czas, który się zmienia w sekundach. Tego typu obliczenia zajmuje dla dużego komputera o wielu procesorach około tygodnia. Jest to bardzo intensywny wysiłek komputerowy i ten obraz, który widzimy na tych poszczególnych symulacjach, jest wyliczony precyzyjnie z nanosekundy do nanosekundy, albo może pikosekundy do pikosekundy, w zależności od potrzeb danego komputera, z dużą dokładnością. Analityk tak zwany nie ma żadnej ingerencji w to. Tu widzimy dobre takie zbliżenie, kiedy krawędź przednia niszczy się na tym drzewie, a następnie pierwszy dźwigar przełamuje tą brzozę i cały samolot przelatuje. I mniej więcej tak to wygląda, ta górna część również poprzecięta upada wzdłuż tego samolotu do tyłu. Pamiętamy, że brzoza w Smoleńsku padła prostopadle do lotu. Żaden dynamiczny układ tego mi nie pokazuje. We wszystkich symulacjach ta krawędź przednia jest zniszczona na długości od 60 do 80 cm, czyli prawie dwie grubości tego drzewa. Nie ma takiej możliwości, żeby ta krawędź nie była zniszczona. Ona musi być zniszczona, bo jest z cienkiego metalu. We wszystkich przypadkach, oczywiście tak jak powiedziałem, samolot przełamuje to drzewo i tu widzimy naprężenie, bo jak już mamy dobry model, to możemy zapytać się w tym modelu, jak
jakie są naprężenia, jakie są odkształcenia. Widzimy, jak te naprężenia rozchodzą się po całym skrzydle, w jakim to się dzieje czasie, jak one powinny dojść do kokpitu, żeby być zarejestrowane jako efekt głosowy. Pamiętamy przez analizę w Krakowską, że nie znaleziono żadnego dźwięku, który by mógł być przypisany uderzeniu w drzewo. Jeszcze raz zwrócę uwagę na tą krawędź przednią, bo to jest ważny element, ponieważ na zdjęciach z wraku okazuje się, że ta krawędź przednia właśnie wcale nie jest zniszczona. Czyli można powiedzieć, że wszystkie symulacje, jakie tutaj pokazaliśmy, to dochodzimy do tych samych wniosków. Następny, tak. Że na podstawie tych symulacji skrzydło, gdyby uderzyło w to drzewo, zniszczyłoby sobie krawędź przednią na długości 60-80 cm. Następnie przecięłoby jak siekierą to drzewo i samolot dalej mógłby lecieć, ponieważ cała reszta skrzydła byłaby w tym, poza tym zniszczeniem razem z samolotem. To jest nazwisko głównego inżyniera Boeinga, który sprawdził mój model i powiedział, że jest gotowy zagwarantować jakość wyników swoim autorytetem. Tutaj muszę podziękować jeszcze raz nieznanym mi kolegom z zespołu, którzy współpracują i dzięki ich pracy dokonała się rekonstrukcja na podstawie zdjęć, tysięcy zdjęć, gdzie oni odnaleźli części i zamalowali te części, które odnaleźli na zdjęciach. Dla mnie jest ważny ten numer 9, ta część numer 9, bo ona właśnie przykrywa tą część, która miałaby być zniszczona, gdyby to drzewo miało uderzyć to skrzydło w tym miejscu. Ponieważ ona nie jest zniszczona i ponieważ widzimy, że wszystkie te części nie zostawiają odpowiedniej szerokości nawet, które pozwoliłyby zmieścić się temu drzewu, można skonkludować, można zrozumieć, że najprawdopodobniej nie było żadnego uderzenia tego samolotu w drzewo, a tym samym trajektoria pionowa, jaką wyznaczył dr Nowaczyk, ta czarna krzywa, którą pokazywałem, jest krzywą wyznaczoną prawidłowo. W następnym etapie zająłem się jako sceptyk problemem upadku kadłuba do góry nogami. Sceptyk mówię dlatego, że dr Szuladziński powiedział, że ten samolot uległ wybuchowi, natomiast Mac powiedział i raport Millera, że tam żadnego wybuchu nie ma, więc ja stwierdziłem, zobaczmy, czy jeżeli by nie było wybuchu, tak jak mówią raporty, czy jest możliwość uzyskania rozpadu tego wraku w ten sposób, jak możemy zobaczyć na zdjęciu. Na obu tych symulacjach widzimy, że niezależnie od tego, jak uderzamy tym, możemy jeszcze raz powtórzyć, tą częścią w ziemię, to zawsze albo jedna, albo druga część ściany i sufit zostaje pod podłogą. To jest podłoga, to jest dno tego kadłuba. Nie ma takiej możliwości, żeby te obie części się otworzyły na zewnątrz. W Sandia National Lab natomiast zrobiono inną symulację, która była pokazana przez stację telewizyjną CNN w 2008 roku, gdzie używano wybuchów. I te wybuchy w ich symulacjach razem z wybuchami okazuje się, że zachowanie się tej samej części wraku jest inne. Widzimy tu pękanie części przysufitowej tego kadłuba, otwarcie się na zewnątrz obu części, no i w tej sytuacji już możemy
wyobrazić sobie, że jeżeli po otwarciu tego typu aluminium, sufitu i ścian samolot by się obrócił i upadł, to rzeczywiście mielibyśmy sytuację taką, jaką widzimy na tym zdjęciu. Tutaj jest jedna burta na zewnątrz, tu jest podłoga tej części, tu jest druga burta, czyli ściana tego samolotu, a tu jest sufit. Nie ma nic pod spodem. Nie ma nic pod spodem. Czyli z dwóch symulacji, którą ja przeprowadziłem bez wybuchu i Sandia National Lab z wybuchem, ta, która jest zrobiona w Sandia National Lab, jest bardziej bliska temu obrazowi, który jest tutaj pokazany dla Państwa w tym zdjęciu. I na tym chciałbym skończyć. Dziękuję bardzo.